Cześć, z tej strony Tomek. Dzisiaj chciałbym się podzielić z Wami na temat moich takich spostrzeżeń, doświadczenia z różnymi kostkami Rubika, które ostatnio kupiłem. Chciałbym troszeczkę opowiedzieć na ich temat dla początkujących użytkowników. To więc oryginalną kostką Rubika jest kostka produkowana na Węgrzech i oznaczona jako kostka Rubika. Ma tą zaletę, że jest tylko oryginalna tak naprawdę. Jeżeli chodzi o pracę, to kostka bardzo słabo chodzi, jest droga. Raczej nie nadaje się do szybkiego lub do komfortowego układania. Trochę lepsza jest kostka, wersja profesjonalna. Różni się tym, że po pierwsze już chodzi dużo lżej, ale niestety jest głośna. Dużo lepiej chodzi. Ścina jakoś tam zakręty bez problemu, ale jest głośna. Jeżeli chodzi o wygląd, to no i nie ma naklejek. To też jest zaleta tej kostki. Chociaż wygląda jakby była z naklejkami, ale to jest plastik. Ma regulowane śruby tutaj pod zaślepkami. Można sobie ją albo poluzować, albo ścieśnić. Tutaj niby chyba też są śruby, ale to trzeba odklejać tutaj te zaślepki. No i jest droga oczywiście. Jeżeli chcemy naprawdę dobrą kostkę magiczną, już teraz muszę powiedzieć, bo nie mogę powiedzieć Rubika, to najlepsze kostki obecnie produkują Chińczycy. Nazywają się kostkami magicznymi, ponieważ nazwa kostka Rubika jest zastrzeżona. Na przykład firma Dian, później Moju, Yuxin i wiele innych firm chińskich produkuje naprawdę dobre kostki. Już za 20 zł, na przykład ta Yuxin kosztuje 20 zł. Można kupić dobrą kostkę, która naprawdę bardzo gładziutko chodzi, lekko. Ścina zakręty bez problemu, tak jak widać. Możemy na niej komfortowo już układać. Jako początkujący użytkownik, nawet średnio zaawansowany, to spokojnie może na takiej kostce za 20 zł chińskiej sobie fajnie układać. Tutaj na przykład mamy kostkę Moju bez naklejek. To jest ta sama wersja z naklejkami. No z naklejkami no jest taka różnica, że kostka troszeczkę inaczej wygląda. Niestety naklejki się zużywają z czasem. Trzeba kupować nowe naklejki. Poza tym można zahaczać paznokciami o naklejki. Kostki, które niestety tu są widoczne, kolory od tyłu, nie mogą być używane na zawodach. Dlatego na przykład ta kostka nie może być używana. W przeciwieństwie do tych kostek, gdzie nie widać koloru od tyłu, może być używana taka kostka. Są kostki 2x2x2. To jest kostka Dian. Kostki Diana są uważane za bardzo dobre. Mają taki specyficzny plastik, który bardzo gładko chodzi. Ale moim zdaniem mają tą wadę, że mają ostre krawędzie i ostre rogi, które trzeba albo samemu sobie przypiłować, zeszlifować jakimś papierem, albo z czasem one same się trochę pościerają. No i tutaj mamy na przykład kostkę Moju. Moju kostki właśnie chodzą troszeczkę inaczej, też bardzo dobrze. Ale mają moim zdaniem tą zaletę, że mają dużo gładsze krawędzie i rogi. Nie są takie kłujące te kostki. Czy jak komuś na tym zależy, to bardziej bym polecał na przykład Moju. Albo firma Yuxin też ma gładkie krawędzie. I z kostek 3x3x3 na przykład jeszcze mamy różne wielkości. Możemy kupić na przykład wersję 50, ta jest 55. Jeszcze jest 57 oryginalna, a ta jest, dobrze, a ta jest wersja 50, którą trzyma się troszeczkę inaczej.
Bardzo przyjemnie chodzi taka kostka Tadayan. 50 na 50, bardzo dobrze. Jest jedna z moich ulubionych kostek. Można jeszcze kupić wersję 42. Taka bardziej kieszonkowa. Chodzi minimalnie gorzej. Chodzi minimalnie gorzej, ale też jest bardzo fajna. No i jeszcze Yuxin robi taką 30 mm, która no oczywiście ma gładsze krawędzie niż Dayan tutaj i robi. I chodzi naprawdę też super. Tak jak widać. Chodzi super. Ścina bez problemu zakręty. Tak jak widać. Za dużo. O. Drugą stronę tak samo. No i Yuxin bardzo fajna. Bardzo fajne robi kostki. Z większych kostek. No to możemy sobie kupić czwórkę na przykład. To jest czwórka Moju Aosu. Bardzo też dobra. Tu już tak nie ścina fajnie zakrętów jak trójka. I chodzi też już troszeczkę ciężej. Później jest piątka dalej. Wszystkie te wyższe mam. Czwórki, piątki, szóstki, siódemki bez naklejek, ponieważ no jest taka kostki z naklejkami tylko na zawody się nadają. Tak dla własnego układania mniej kłopotliwe są bez naklejek, ponieważ nie zdziera się, są gładsze, nie zadzierają się naklejki, nie niszczą się. Dlatego ja bym proponował wersję bez naklejek. To jest piątka. Tutaj mamy szóstkę, też Moju. To jest wersja cukierkowa. Jest nazywana albo Pink, albo Candy. Ponieważ czerwony jest zamieniony z różowym. Niebieski też jest jaśniejszy. Reszta chyba jest taka sama. Tylko niebieski i czerwony są pozamieniane. Te dwa kolory. Niestety ta wersja jest tylko bez naklejek w takiej wersji pink, czy tam candy. Wersji różowej. Dlatego kupiłem wersję różową. No jeszcze mamy siódemkę. Gdzieś mi się zapodziała. O, jest siódemka. To jest już wersja standardowa. Moju. Też mam Moju jakoś. Kupowałem klocki, kostki Moju. Przepraszam. Mała awaria. No już wiadomo, te kostki duże już nie chodzą tak gładko i fajnie jak trójki czy dwójki. Trzeba się trochę namęczyć. Oczywiście kostki musimy smarować. Są smary do kostek, żeby dobrze chodziły. Jeżeli coś nam zaczyna chrobotać w takich mniejszych kostkach jak dwójka, trójka, możemy spokojnie rozebrać, wyczyścić i nasmarować, żeby nam się nie zniszczyły. No i możemy używać też pokrowców takich do kostek, można kupić w sklepach internetowych. Szczególnie kostki z naklejkami są narażone na zniszczenie. Raz przez 3 dni nosiłem kostkę z naklejkami w plecaku luzem i naklejki się poniszczyły. To więc no, trzeba te kostki z naklejkami szczególnie nosić w pokrowcu. No i chyba to wszystko na ten temat. Jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, to proszę o komentarze. Trzymajcie się, cześć.